Z nami piłkarz Arki Gdynia, Karol Czubak. Karol, jak ocenisz ten mecz? Myślę, że dość wyrównany. Pierwsza połowa na pewno była dość emocjonująca, bo 5 bramek, 2 rzuty karne, wychodziliśmy 3-krotnie na prowadzenie, a myślę, że druga połowa taka z naszej strony bardziej spokojniejsza, troszkę daliśmy się zepchnąć do defensywy, ale na nasze szczęście wywozimy z Rzeszowa 3 punkty i wracamy do Gdyni ze zwycięstwem. Trener Łobodziński na konferencji prasowej powiedział, że zaskoczyła Was pogoda na Podkarpaciu, że to słońce, które dzisiaj i wczoraj jest na niebie dość mocne, dało się Wam we znaki. No na pewno gdzieś nad morzem nie ma aż tak u nas wysokich temperatur, zawsze gdzieś ten wiatr podwiewa, tutaj jest znacznie inaczej, ale musimy sobie radzić w takich warunkach, bo większość meczów mamy gdzieś na południu Polski i na pewno to też nie możemy mówić, że było zbyt gorąco, bo to są warunki pogodowe równe dla dwóch drużyn. W tych sytuacjach bramkowych, czy nie zauważyliście tego, że bardzo łatwo dochodzicie do sytuacji, w której macie przed sobą tylko bramkarza praktycznie? No gdzieś nasz potencjał ofensywny jest bardzo wysoki już od tamtego sezonu, czy od pierwszego sezonu, w którym tu przyszedłem, mieliśmy dużą siłę rażenia z przodu, ale też młodość w tym sezonie jest u nas duża i na pewno chłopaki mają gdzieś dużo fantazji, dużo polotu i chcemy to wykorzystywać, dlatego też gdzieś często znajdujemy się od początku sezonu w tych 100% sytuacjach. Jeszcze brakuje nam, żeby zachować więcej zimnej krwi i jeśli to poprawimy, to na pewno będzie coraz lepiej. Nawiązując do ofensywnego potencjału, jesteś frontmanem tego ofensywnego zestawienia, dużo strzelasz bramek. Czy były jakieś oferty dla Ciebie w tym okienku transferowym? Czy można się spodziewać jakichś ruchów z Twoją osobą? No wiadomo, gdzieś było dużo zapytań o moją osobę i wiadomo, okienko transferowe jest jeszcze otwarte i co czas pokaże, zobaczymy. Ja na razie, dopóki jestem tutaj, to skupiam się na grze bardzo w 100% i na pewno będę dawał z siebie 100% do ostatniego dnia, w którym tu będę. Karol, wielkie dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.